DDA, czy jest to choroba psychiczna. Nie lubię takich analiz pseudopsychologicznych, to akurat czasami spotykam na forach, kiedy ludzie po prostu tak bardzo dbają o to, żeby znaleźć, nie wiem, w jakichś książkach psychiatrycznych, psychologicznych, konkretne wyjaśnienie, wytłumaczenie na to, co się z nimi dzieje i dlaczego to się dzieje. Tak jakby. To było takie najważniejsze, i, i tylko dzięki temu mogli poczuć spokój. Z moich doświadczeń wiem, że bez względu na to, ile bym przeczytała, ile bym wytłumaczeń psychologicznych nie znalazła, to i tak to nic nie zmienia, nie daje mi większego spokoju, nie, nie zasklepia mi mojej przeszłości, nie zasklepia mi moich ran. Yy, dlatego ja rozumiem, że jest taka potrzeba, żeby w, w sobie wszystko tam dogrzebać się, wyjaśnić i złapać niby jakieś podstawy, ale ja do końca nie wierzę, że to, to pomoże cokolwiek komuś w lepszym funkcjonowaniu, bo jeśli ma się problem w relacjach, to bez względu na to, czy ma się chorobę psychiczną, czy ma się co innego zdiagnozowanego, to niekoniecznie jakakolwiek etykietka, sformułowanie psychologiczne, psychiatryczne jest. w pomocne w tym, żeby przepracować na przykład lęk przed bliskością trzeba się lepiej skoncentrować na tych rzeczach, na które mamy wpływ. No i możemy mieć wpływ na to, czy odczuwamy lęk w relacjach z daną osobą, czy odczuwamy lęk z, z daną płcią, czy odczuwamy lęk z, ze zwierzętami. Możemy takie rzeczy przepracować. To lepiej się skoncentrować i zacząć szukać różnych ćwiczeń, wchodzić w te trudne sytuacje, niż tak naprawdę czytać kolejny forum, kolejny psychiatryczny jakiś wypowiedź, czy chodzić do jakiegoś psychiatry, tylko, że aby posłuchać jakąś ogólną definicję i czy ja się pod to podpadam, czy ja się na to nadaję i tak dalej. To, to nic naprawdę nie wnosi, nie buduje i nie pomaga w żaden sposób w naszym życiu. To jest tylko taka zasłona dymna, którą stosujemy, żeby pokazać, że że jak w końcu to wszystko zrozumiemy na głowę, to to będzie wszystko się ułoży. No najczęściej to się nie układa na głowę, to nie można w, e, intelektualnie pojąć, jak funkcjonuje mózg i jak funkcjonuje e, choroby psychiczne i tak dalej. Lepiej się zająć tym, na co się ma realny wpływ na co ma, można najszybciej zobaczyć efekty, bo na filozofowanie to można oczywiście pójść, filozofia podobno bardzo fajny kierunek. I tam takie rzeczy rozdrapywać, dzielić włos na czworo jak najbardziej, ale w normalnym życiu trzeba przyjąć taką podstawę, że y, przyjmuję te rzeczy, które mi i po prostu pomagają na bieżąco. Nie jestem w stanie wszystko dogłębnie zrozumieć i to, że czegoś dogłębnie nie rozumiem, to nie znaczy, że to przestaje istnieć y, albo że to jest nieważne. To znaczy, że, że po prostu nie mam nad tym kontroli i zostawiam. Jak nie mam nad czymś kontroli, to po prostu zostawiam. Nie kontroluję po pogody na zewnątrz, więc to zostawiam, ale noszę przy sobie parasolkę, jeśli widzę, że chmurki są odpowiednie do parasolki. I w ten sposób działamy, podchodzimy bardziej tak dla siebie z korzyścią i dla świata z zewnątrz z korzyścią, bo dbamy o to, na co mamy wpływ in o in, i przede wszystkim mamy o siebie. I zostawiamy całą wielką psychologię, całe wielkie encyklopedie. Nie szukamy jakichś wielkich elaboratów dotyczących badań psychologicznych albo jak działają psychopaci, takich rzeczy nie studiujemy, tylko się skupiamy na tym, co my sami osobiście u siebie w życiu możemy zmienić. I to jest podstawa dobrej zmiany.